strasznie poważnie, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważny dzień. I po prostu przez jakąś taką głupią podśmiechujkę możemy rozwalić po prostu wszystko, co to dotychczas zrobiliśmy. Dlatego jak ktoś idzie na bagna, to traktuje to poważnie. Jak ktoś zostaje, to traktuje to poważnie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się plącze pomiędzy. Po prostu można jechać na wziąć prysznic, można jechać gdzie bądź, można pojechać na zakupy do Augustowa. Cokolwiek. Zostają tylko wyznaczeni ludzie. Co teraz? Jestem to... Weź wystaw te znicze i krzyże tutaj i sprawdzisz tam samochody oba. Masz ten, masz kluczy. Wystawisz drugi. Wszystko trzeba wystawić, zaraz ludziom będziemy rozdawać. To część my weźmiemy tam, pod kwatę tam. Zaraz tu więcej ludzi dojdzie. Przemek, zrób porządek z samochodami. Sprawdzisz tam. Tylko w tym samochodzie. I Pronik Gwiazda. Ja panu teraz tak pytam. Pan, który tyle razy oświadczył, że ci, którzy zabili stoczniowców, prawda, powinni być wytropieni, ukarani, skazani. A jak nas zabijają? Chwileczkę, ja nie dokończyłem, panie. I ta cały protest, proszę pana, powoduje to, że wstrzymanie obwodnicy znowu 10-15 lat będzie nas zabijani. I to jest moralne, według pana? Proszę odpowiedzieć. No więc chwileczkę, to teraz ja odpowiem. Tak. Przede wszystkim o tym... To życie Augustowian jest mniej warte niż stoczniowców. No to ja teraz odpowiem. No. I niech mi pan nie przerywa. Nie przerwę. Tym, bo pan sobie nie pozwolił przerywać. Pan nie przerywał, ja panu renic. No. Dobra. No. Więc o tym, że kilkanaście osób rocznie ginie w Augustowie pod tirami, tak. To wie pan, kiedy się dowiedziałem? No. Dopiero jak się tutaj ekolodzy zaczęli. Od nich. Bo do tej pory ani w telewizji, ani nigdzie o tym nie było ani słowa. Ja mieszkam w Gdańsku. Nie wiem o tym. I do mnie, i do... Chwileczkę proszę mi tutaj nie przerywać. I do nas takie informacje nie dotarły. Pierwsza informacja, która się rozeszła po Polsce, że Augustów i Suwałki są w sytuacji katastrofalnej postawione, dopiero rozeszła się tu z Rozpudy. To jeszcze z 5 lat czekać? Tak? Drugie plany, drugie wszystko, to drugie 5 lat. To jeszcze z 5 lat. A żeby tak pana córka czy żona zginęła pod tirami, co pan by robił? Pani, ciekawe. Przede wszystkim to bym brał burmistrza za mordę, że przejście robił. Są takie rzeczy jak... Są takie rzeczy jak guzik, jak światła z guziczkiem. Przychodzi babcia, naciska guzik, po 10 sekundach światła chlap, przechodzi babcia przez jeżdżę. Panie, a ile? Ile tyłów idzie, że się zatrzyma, dopóki światło przebicie? Jeden stoi, był wypadek, a drugi wyjechał i zabił cię w tyle koło. Do domu! W tej chwili to właściwie się chyba taka najbardziej taka, jak do tej pory, spektakularna akcja zderzenia po prostu miejscowych z obozem akurat teraz dzieje. Także jesteśmy tutaj pod bardzo silną presją rozmaitych głosów, które są bardzo agresywne wielokrotnie, bardzo agresywne, imiennie agresywne, obraźliwe dla nas.
No ale też pokazują cały taki chaos i nieracjonalność tego myślenia, niestety, myślenia mieszkańców Augustowa o tym, że zbudowanie tej obwodnicy to jest kwestia, nie wiem, roku czy dwóch, co jest kompletną nieprawdą, a po drugie, że protest przeciwko rozkopaniu tej doliny w jakikolwiek sposób, no nie wiem, przyczynia się do niedoli mieszkańców Augustowa i tego, jakie zagrożenia niesie ta obwodnica, która jest, bo rozwiązań alternatywnych jest wiele, chociażby tiry na tory. Także oskarżenie ekologów w tej chwili o to, że przez was giną dzieci, bo to słyszymy. No może jest, ja wiem, może jest medialnie mocne, ale no jest no, pozarozumowe, tak mogę to powiedzieć oględnie. Nasz Augustów, nasza sprawa, nasza obwodnica. Im tak, i nasz las, i nasza rozpuda. Tak. A wasza tam w Warszawie. My ofiary złożyliśmy już, słyszycie, wy zieloni. My złożyliśmy ofiary. Co tydzień. Na drogach. A wy jakie ofiary? Gdzie ofiary wasze? To, że siedzicie na drzewie jak te palanty? Tak? A co jeszcze ty się odzywasz? Bo ci dał kawę ekolog? Jesteśmy w Dolinie Rozpudy, w obozowisku ekologów. Właśnie mieliśmy okazję uczestniczyć w demonstracji mieszkańców Augustowa, którzy przynieśli krzyże, którzy przynieśli znicze i śpiewali rotę i próbowali nas zakrzyczeć. My w tym razem niestety nie podjęliśmy z nimi bezpośredniego wyzwania, jeżeli chodzi o dyskusję, ponieważ po raz kolejny pokazali kulturę, że nie stać ich na to, żeby unieść się ponad emocje i niestety nie była możliwa merytoryczna dyskusja, dlatego przygotowaliśmy pewną przyjęcie ich, jeżeli oni przychodzą z krzyżami, to my ze zniczami stanęliśmy. To była taka forma właśnie dyskusji, forma dialogu, że również my jesteśmy przeciwni temu, że ludzie giną na ich drodze i jesteśmy jak najbardziej za tym obwodnicą. Macie krzyż! Moja koleżanka zginęła! Proszę, Macie! Zginęła moja koleżanka na tej trasie, proszę. No cześć, raport dzienny z chyba najgorętszego dnia jak do tej pory. Za nami stoi 500-osobowy, no w tej chwili już mniej, był to 500-osobowy tłum rozkrzyczanych, rozemocjonowanych mieszkańców Augustowa, do których nie docierały żadne argumenty. Przyznam osobiście, że miałem największe wyzwanie swojego życia, ponieważ starłem się na żywo przed kamerami TVN24 z tym tłumem. Dużo ciekawych rzeczy się o sobie dowiedziałem, których nie wiedziałem. Między innymi to, że mam 16 lat, jestem gówniarzem, który powinien się uczyć w szkole. I to było najlżejsze ze sformułowań, jakie padło na mój temat. No cóż mogę powiedzieć, nie możemy rozmawiać w ten sposób.